Cześć, witajcie. Druga część piątego epizodu przed nami. Straciliśmy Kenego chyba. Lecimy dalej, zobaczymy. Zobaczymy. Cały czas poszukujemy naszej Klementyny. Na razie jeszcze się nie zmieniłem, zombiaczka. Jestem sprawny do swojej, że tak powiem, możliwości. Lecimy. Lecimy, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Została nas trójka. Skoro już zdecydowałem, chociaż podejrzewam, że kiedy powiedziałem, że Klementyna będzie szła pod opiekę do Christy i Omida, to w jakimś stopniu troszkę sprawiłem, że fabuła poszła w drugą stronę. No, zobaczymy. Jesteśmy na dachu, w tym miejscu, gdzie skończyliśmy. Dużo zombiaczków przyszło i teraz co będziemy robić? No, będziemy skakać. Czy mam gadać znowu? Dokładnie. Skupmy się, po prostu zginął i tyle, no kurwa. Tak go nie lubiałem. Jestem maszyną, min maszyn. What is it? Now with Kenny gone, it means Omid and I have to stay safe for her. No dokładnie, co powiedziałem. Będziecie świetni dla niej. Keep her safe. We do our best, you know that. Dzięki, ale idziemy dalej, bo nie ma czasu. A już się ciemni, a zaraz Vernon spierdzili nam z łodzią. Tego byśmy nie chcieli. Pewnie będziemy szli po tym. Znowu marny joke. Ja idę pierwszy. Niesamowite, jak jestem sprawny bez ręki. Okej, okay. To wszystko dla Klementyny, pamiętaj. Przesuwamy się. Na razie idzie całkiem nieźle. Spadniemy? Dlaczego się zbawiamy tutaj? No właśnie. Dawaj. Się głupio pyta. Coś wymyślę. Nie mam pojęcia. I just have to push my way through. What the fuck? But maybe you got to it fast enough. Maybe you'll be fine. I can't risk losing more time on a long shot. Dokładnie. Find a boat. We'll meet north of town. A boat? We still have to get out of the city. I'll get Clementine and meet you. What if? Don't what if. I'll meet you. Dokładnie, nie ma opcji. No ale tak jak podejrzewałem, oni przeżyją. Ja chyba nie. Ale zrobię wszystko, żeby uratować Klementynę. Chociaż nie spodziewałem się, że to się spadnie. No ale sposób, że się, znaczy to, że się rozdzieliliśmy, jest logiczny. Może mi nie będą gryźli, skoro jestem już ugryziony. Ja jestem swój. Okej.
No to lubię. W końcu jest jakaś akcja. Dead to Ming. Idziemy dalej. Raz, dwa. No nieźle. Można było tak od razu zrobić, panie. Ale patrzcie, one mnie nie gryzą. To pierwszy? Ten. Kolejny. Dobra muzyczka. Mam tasak. Łóżku, no to było dobre. Dead Tomb. No nieźle. Kurczę, zakrwawione. No epicko to wygląda, nie powiem. Czyżby to był samochód rodziców Klementyny? Kim jest ten gościu, który ją więzi, nie więzi? Jesteśmy w docelowym miejscu. Miejscu, gdzie... O którym rozmawialiśmy już bodajże w pierwszym epizodzie albo w drugim. A, i mamy krótko... Znaczy mamy walkie-talkie. Ktoś tam jest. Wchodzimy. Otwierają się drzwi. Who the fuck are you? To jest ten, który zobserwował. Zabiję cię. Nie, co z tego? Nie, nie mam ręki. Co? Co to za gość jest w ogóle? No, czyli dobrze trafiłem. Goddammit. Mam butelkę. Już słyszę, że z kimś rozmawiam, więc... Okej. Okay. Trochę goś dziwnie wygląda. Więcej słońca. Kłamiemy cały czas. Wyjebę mu teraz. Uwierzył nam. Okej. Okay. Nie mam pojęcia. Był właścicielem tego samochodu, który tam... No i co z tego? To jest... Właściciel tego samochodu? Oh
Płacicie samochodu, z którego moja grupa się poczęstowała. Ja tam nie brałem nic, kolego. To ja nic nie brałem, pamiętasz? No dziwne, że za to się mści. Oczywiście. Bena. Kogo? No w sumie, mogłeś go pilnować. A, czyli go nie zabiłeś. Tylko gdzieś zaginął. Ale ja ci nic dokładnie nie brałem. Kolejny człowiek, który obwinia mnie za swoje błędy. Tak. Wszyscy tak wyglądamy. No, w sumie ty. Dokładnie. Skąd tego coś o tym wiesz w ogóle? Nie było cię tam. The sweatshirt she's wearing was my boy's. You stole that from us. We were starving. Dokładnie. Co miałem zostawić? To było pilnować samochodu cepi, a nie. Wychodzić w ogóle, nie wiem, czy byłeś się odlać, czy co? Za kretyn. No, czyli radio działało cały czas. Jaki się znalazł, kurna, szeryf, zobaczcie. Dawaj mi klementynę i tyle. I'd rather kill her myself, because that's what will happen if she goes with you. Jaki się znalazł gość, który... After I heard Clementine on the radio and realized who you folks were, I came after you purely for revenge. Okay. But the more I heard about the things you did and the danger she was in, our plan changed. Lee, listen to me. I need you to hear this before what happens next. Dobra. I can take care of her. We can have a family. God damn it. I bet you don't even know. Koledzy się wkręciło troszkę. She's 8. Wrong. She's 9. But her birthday was 6 days ago. I know how to be a dad, you know. She wouldn't be exposed to what she has been. Lekki psycholog nam się trafił. Dokładnie, jesteś crazy. Dokładnie, musisz mnie zabić. No i co teraz? Odjebał jej głowę. Wish you wouldn't have had to get this bad, but it's all over, hon, isn't it? Just about. I hate seeing you like this. Dobra. I just miss your smile, honey. I miss you so much, Tess. You're gonna like Clementine a lot, though.
Walnij, walnij mu Clementyna. O, kolega mi trochę zaskoczył, chciałem go dziabnąć tym cesakiem. Ale tutaj się nie udało. No właśnie. Kikutem go zaraz wezmę. Zgrzywy mu jeszcze raz. Jeszcze raz go zgrzywy. O, szkurna. Ciężko, ciężko. Dawaj, 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 dawaj. Duź go tą ręką jedną. Fucking shit. Dostanę w ryj chyba. Klementyna. To nie ja się nie opiekowałem, tylko ona opiekowała się mną. Spokojnie, mała. Smell good. Yeah, I know. Did he hurt you? No, not really. I'm sorry, Lee. Spokojnie, mała, wiem, że szukali rodziców. We need to get you somewhere safe. And then we have to talk, okay? Yeah. Everything's okay now. We need to figure out how to get out of Savannah as fast as we can. Dobra. Mamy broń, więc to jest akurat dobra wiadomość. Nie wiem, ile mamy naboi. Ale może go jeszcze obszukamy albo coś. Dokładnie, mała. Uratowałeś mnie. Dobra, maleńka, chodź, idziemy. Przeszukajmy tego Skrygiela jeszcze. Gość nas obwiniał za to, że mu z żoną nie wyszła, a żona miała w torebce. Więc tam jej głowa, a bym to chętnie sprawdził. Nie, to jest Klementynka. Coś tu weźmiemy stąd. Stranger. Zobaczmy, co jest tutaj jeszcze. To po co? Wiem, że tamtędy, ale czemu akurat daje się z tej strony? Dobra. Torba jeszcze. Chcę zobaczyć, co tam jest. Nie no, gość naprawdę wziął ze sobą swoją żonę. No to się nie dziwi, że mu troszkę odchrzanił. Spadamy stąd. Chodź, Klementynka. Idziemy cię uratować. To kto? Ben. Ben to był? It didn't bite you. Yeah. I know it. Must have. You're covered in all that gross stuff. I had to get through a bunch of them to get here. No teraz pytanie, czy to, że jestem upieprzony jego wnętrzościami spowodowało, że mnie dotykał, czy po prostu zacząłem się zmieniać zombiaka i jestem jednym z nich? To będziesz musiała się mała troszkę ubrudzić, będzie to ohydne. Wygląda jak Ben. Dobra, maleńka, muszę cię troszkę ubrudzić. Masz naszyjnik.
trzymaj. Spokojnie, zbierze się. Będzie okej. I thought it was gone. I thought you were gone. Thank you. Spoko to Klementyna. Chodź, idziemy mało. Stay right next to me. Walk very slowly. Don't look around. And don't panic. Mm-hmm. I'll keep you safe. Dobra, spadajmy stąd. Mamy archiwmencik. Chodźmy. Tylko po cichu. Całkiem nieźle to wygląda. Zahaczymy jego kikuta. Możemy skręcać? Możemy. Okej, przeszedł. Nie, nie patrz się na niego, chodź mała. Matka? Oh fuck. Wow. No tego się nie spodziewałem. Wow. No trochę mnie zgięło, nie powiem. Wake up. Please don't be dead. Please no. Lee. I was so scared. I thought you left me. I saw my parents. Przykro mi. I know. They didn't get to you, right? No. We got away. They're dead for sure. Clementine, we have to get out of here as fast as we can. Dobry motyw. There's thousands of them. Zmieniamy się. I'll protect you. We'll push through. No, that's crazy. I saved you. We're safe here. I locked us in. Get that door open. I can't. Do it. Nie widzisz, koleżanko, że się zmieniam? It was only a little open when I found it. I closed it to keep us safe. Pull on three. One. Raz. Two. Dwa. Three. Dawaj, 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 bo zaraz się zmienię w zombiaka. I cię zjem. God damn it. Ona cały czas nie wie, że zostałem ugryziony. Nie ma czasu, żeby się... Właśnie. Ale jesteś słodka. Jesteśmy u jubilera chyba.
might be a way out over there. I ma broń, kolega. Idziemy. Będę musiał załatwić mojego kolegę już. Oj, Klementyna. Coś podejrzewam, że będziesz musiał mnie zabić. Kurczę, no. Nie mogłeś wiedzieć. Idziemy, idziemy, dawaj, dawaj, dawaj. To jest jakaś kuloodporna szyba, bo widzę, że goś strzelał i... Ja chyba tego nie przeżyję. Wstawaj, 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 musisz ją uratować. Dawaj, dawaj, Lee, dawaj, dawaj, dawaj. Nie możesz. Musimy spróbować. Zrób to dla niej po prostu. Odprowadź ją do drzwi. Goddammit, musisz ci udać. Uciekaj stąd. Musisz mnie zostawić. Dobra, kombinuj, jak stąd wyjść. Nie ty, ręką to się złamiesz. Dokładnie. Tym szybom. Dokładnie. Mamy kij baseballowy, więc możemy coś z tym zrobić. Lecimy z tematem. Run for your life. Don't be afraid of him, honey. You're smart. He is it. You're smarter than all of them. The way out's through there, Glenn. I know. Dobra. Po krzesełku do góry otwieramy. Uważaj na szkło. Żegnaj mała. Dobra. Zrób to, mała. I don't want to do this. You have to, and keep you safe.
Nie do tego. Dobra. Dobra. Może tym kijem mu zapieprzę. Bierz, mała. Teraz cię wypieprzę, gościu. O to chodzi. Fucking shit, nie dostałem. Bierz ten kij. No nie dam rady. Nogą. Bierz mała kij i go walnij w ryj. O, pięknie, pięknie. Jeszcze raz. Dokładnie. Jeszcze raz, pięknie. Bądź Neganem. Super mała. Jesteś strasznie odważna. Do zobaczenia. Jesteś mega odważny. It's okay. No to było mocne. Zabij mnie. Nie zostanę tutaj. Nikomu nie ufaj. Też mi przykro, mała. I co dalej? What is it? No, don't worry. All right. But don't tęsknił. Me too.
Musisz to zrobić. Zuch, dziewczyna. Zuch, dziewczyna. Kurczę, no nieźle. Naprawdę. Nieźle. Mocne motywy na koniec gry, na koniec pierwszego sezonu. No, bierzemy się za drugi na pewno. Mam tutaj delikatne podsumowanie tego, co robiliśmy ja i inni gracze. Jak wypadłem na tle innych graczy. 62% graczy odcięło sobie rękę. 65% graczy, nie wiem, straciło temperament, po prostu poniosło i skany. Graczy utrzymało broń. Nie zabiłem 65% nie zabiło obcego. Ale akurat ja to zrobiłem przez przypadek, bo chciałem go dziabnąć. To są też moje wybory, które nie do końca się zgadzały ze wszystkim. I sam kompania różna pierścienia, można powiedzieć. No gierka sztosik, nie powiem, fajnie. Czwarty epizod, trochę było dużo gadania w piątym. W piątym dużo fajnych akcji. No, nie powiem. No, zakończenie, które trafia, nie? Naprawdę. Widzimy się pewnie w kolejnych produkcjach z zombiakami, bo jakoś ostatnio blisko mi do nich. Dzięki za oglądanie i do następnego odcinku. Dziękuję, do widzenia, dobranoc.